Siemano, Tuszaka z tej strony. Dzisiaj wam pokażę, można powiedzieć, aktualizacja farmingu bunkra. Udało mi się wyfarmić trzema wreszcie, chociaż bardzo niespodziewanie, bo wszedłem na chwilę sprawdzić sztuczkę z poprzedniego filmu, czyli te szybkie przeładowywanie, jeśli chodzi o Norflita. No i powiem wam, że jak się wejdzie w te opcje, w które wchodził autor tego triku, to bunkier, niezależnie gdzie dostanie, to dostanie mocno. W przypadku bunkra to się sprawdza, w przypadku Terramorfusa mi się nie sprawdziło, może mam kiepską wersję Norflita, jeśli chodzi o na Terramorfusa, tak? Mam korozję, więc jest dobre na bunkra na przykład, czy na roboty i tak dalej, na urządzenia, a nie na potwory. Także udało mi się wyfarmić trzema, bardzo się cieszę. Przejść tak naprawdę rajdów zrobiłem może z 5 i w czwartym czy w piątym, no nie pamiętam. W ostatnim to był ten, który pomyślałem, a już ostatni raz przechodzę, zobaczę jeszcze jak ten trik działa i pewnie Szema nie będzie. No się zdziwiłem, załatwiłem. I nawet nie nagrywałem tego. Już tego ostatniego właśnie nie nagrywałem. I trochę się zdziwiłem, bo wypatrzyłem, więc dograłem Szema, a później nagrałem jeszcze ten materiał, który jakby chciałem dokładniej pokazać, bo wcześniej to tak trochę, można powiedzieć, nagrywałem, bo nagrywałem, ale nie przykładałem się do techniki, że tak powiem. A w tym ostatnim filmiku, który nagrałem, który będzie przed farmieniem Szema, a potem będzie dopiero zafarmiony Szem pokazany, to w tym filmiku pokazałem tak, żeby w miarę celować mi się udawało i tak dalej. No niestety Norflit ma mało amunicji. Miałem gdzieś klasmoda do rozszerzenia amunicji do rocket launchera, ale gdzieś go posiałem. Gdzieś w którymś save'ie został i nie mogę go znaleźć. Także życzę miłego oglądania. Udało mi się wreszcie Szema wyfarmić, także dosyć bunkra. No, 3 dni. Z bunkrem siedziałem 3 dni, może nie całe 3 dni, tak? Tylko powiedzmy 3 wieczory. Nieraz te wieczory były długie. Czyli po no, kilka godzin, z 10 godzin trochę więcej. No i wtedy mi się udało wyfarmić tylko bicza. Dzisiaj po 5 przejściach, można powiedzieć, trafiłem Szema. I to nie z save'a, tylko później z wejścia oczywiście. Także podobno prawdopodobieństwo trafienia Legendary w takim podejściu, nie ze storyline, jest 0,5%, a jak idziesz ze storyline, to jest 75% trafienia. Więc tak naprawdę no, różnica jest ogromna. No, czego dowodem było moje pierwsze farmienie, gdzie udało mi się bicza wyfarmić. Także życzę miłego oglądania. Trzymajcie się, cześć. Come on.
Huh?